Witam serdecznie w pozytywnej kuchni. Jeśli po pieczeniu albo gotowaniu zostało Wam kilka wolnych białek od jajek, koniecznie przygotujcie bezy. Słodkie, smaczne, bardzo proste do przygotowania. Na pewno każdy z Was sobie poradzi. Włączam termoobieg i rozgrzewam piekarnik do 100 stopni Celsjusza. Do białek dosypuję szczyptę soli i zaczynam ubijanie mikserem na najniższych obrotach. Białka powinny mieć temperaturę pokojową. W trakcie ubijania staram się doprowadzić do białek jak największą ilość powietrza. Kiedy białka są już ubite na sztywno, zaczynam stopniowo dosypywać cukier puder. Cały czas ubijam białka na niskich obrotach miksera. Kiedy masa bezowa jest już na tyle sztywna, że przylega do miski nawet po jej obróceniu do góry dnem, można zakończyć ubijanie. Najprościej i najszybciej jest ułożyć bezy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia za pomocą zwykłej łyżki. Bardziej fantazyjne kształty można uzyskać za pomocą szprycy. Bezy piekę w piekarniku na środkowej półce przez 45 minut w 100 stopniach Celsjusza. Po tym czasie wyłączam piekarnik i zostawiam je za zamkniętymi drzwiczkami jeszcze na godzinę. Pozytywni kucharze, jeśli podobał Wam się mój film, zapraszam do zostawienia ocen i komentarzy. Zasubskrybujcie też mój kanał na YouTube. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Życzę Wam smacznego!